w końcówce. Imprezę finansową. Jest to gmina Głomazy, Delikatesy Centrum Zbigniew Kołość, członkowie zespołu Poranna Rosa i koło gospodyń wiejskich Skorczówki. Thank you.
przede wszystkim gospodarze, którzy się natrudzili, żeby ta dzisiejsza uroczystość miała taką piękną oprawę. Gratuluję wszystkim pięknego występu, ale chciałbym też na pamiątkę zostawić taką intencję. Mianowicie gratuluję zespołowi Poranna Rosa z Korczówki z okazji 4. przeglądu piosenki ludowej. Składam Państwu serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję za promowanie powiatu bielskiego podczas wydarzeń kulturalnych naszego regionu. Dziękuję za dbałość o lokalną tradycję i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Dziękuję za wszelki trud włożony w rozwój naszego kulturowego dziedzictwa. Życzę zdrowia i wytrwałości w realizacji kolejnych planów i zamierzeń, które przyniosą satysfakcję oraz osobiste spełnienie. Z wyrazami szacunku Rady Powiatu. Dziękuję, drogie zespoły, Szanowni Państwo. Dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie. Rzeczywiście to już 4. przegląd piosenki ludowej w Korczówce. To pokazuje, że jako zespoły wykazujecie się dużą otwartością na to, aby się spotykać, aby dzielić się przede wszystkim swoimi talentami, bo na co dzień spotykacie się na próbach, gdzie rzeczywiście ćwiczycie, przygotowujecie się. Dziękujemy dzisiaj zespołowi Poranna Rosa z Korczówki, Kołu Gospodyń Wiejskich z Korczówki, ponieważ jak sami wiecie, organizując wydarzenia w swoich miejscowościach, przygotowanie takiego wydarzenia jest nie lada wyzwaniem. To są nie tylko próby, aby dobrze się zaprezentować na własnej ziemi również, ale także przygotowania to są organizacyjne, kulinarne, tak aby rzeczywiście można było wszystkich Państwa ugościć z terenu gminy, a także z tutaj niedalekiej zagranicy. Także za to serdecznie dziękuję. Zauważyć, że w członkach zespołu są osoby, które kulturę wspierają. Rzeczywiście tutaj mój przedmówca, pan Arek, od lat będąc w Komisji Kultury, Sportu, Turystyki Powiatu Bielskiego, ale to nie tylko będąc uczestnikiem, dzisiaj również pan, ale również w powiecie, a pani Ela Moszkowska w gminie szefuje Komisji Kultury, Turystyki i Sportu. Także samymi osobami, które tutaj są, pokazujecie nie tylko obecnością, ale również swoim angażowaniem się, że wspieracie te zespoły i wy nawzajem również siebie wspieracie. Także dziękuję za zespołom wszystkim, za kultywowanie tradycji, podtrzymywanie jej, dzielenie się i dzięki temu pokazujecie, że nasza kultura, nasza gmina jest barwna. I to, co podkreślam, dzięki Wam możemy zorganizować wiele wydarzeń gminnych, powiatowych. I Wy, tak jak również to często mówię, jesteście takimi reprezentantami swojej miejscowości, ambasadorami. No i myślę, że każda miejscowość jest dumna, że ma taki zespół. Czego Wam serdecznie wszystkim gratuluję i życzę powodzenia, abyście cieszyli swoimi występami kolejne publiczności. Moja miła,